człowiek, który był ulubieńcem w zeszłym roku rybnickich fanów, zostaje w Rybniku, chociaż propozycji na pewno Grysza nie brakowało przed tym sezonem. Z ilu klubów zwolniono z Ekstraligi? Chyba ze wszystkich do ciebie. Nie, no było parę ofert. Bardzo szybko podpisał kontrakt w Rybniku i ja miał spokój. Myślę, że wszystkie inne drużyny też miały spokój. W ogóle tak nic nie stresowali się, widzieli, co już był kontrakt podpisany w Rybniku i był zadowolony z tego. I po prostu tam coś kombinować, albo coś, nie wiem, to nie widzę pomysłu z tego. Zawodnicy, przeciwnicy w tym roku drużyny z Rybnika bardzo często mówili, że obserwowali, jak jeździ na torze w Rybniku Grigory Łaguta. Próbowali naśladować cię i mówią, że w tym roku będą mądrzejsi, będą lepsi, więc będziesz miał trudniej. Nie, to ja no, szukam innej ścieżki, żeby oni nie mogli naszukać się coś innego, co ja już będę wiedzieć naprzód i w swojej ścieżce będę znał i wiedział, jak wyprzedzić wszystkich. Pierwsze spotkanie w Częstochowie, tak się złożyło, że w klubie, w którym jeździłeś 4 lata, w dalszym ciągu bardzo wielu fanów, dodatkowy smaczek, bo wiadomo, że byłeś liderem tego zespołu. Czy to spotkanie będzie dla ciebie podwójnie stresujące? Raz, że pierwszy mecz, a dwa od razu Częstochowa? Ja myślę, nie będzie stresu, a będzie zadowolony, co wrócił, może powiedzieć, na swój domowy tor, który tyle lat tam przejechał, tyle kulek narobił i tyle punktów zrobił na tym torze. To... I dziękuję, po prostu mogę powiedzieć prezesowi Mariano Maślanki i wszystkim sponsorom, którzy tam byli, którzy pomagali, którzy przyjmowali mnie na Ekstraligi, bo pierwszy raz zaczął tam startować w Ekstraligi. Nie ma coś złego na ten klub albo na kibiców. No, po prostu zadowolony tam był zawsze na wszystkich zawodach, na wszystkich lukach. I jak my jechali, to chyba na całe życie zapomnę, jak my jechali z Toruniem i jak było 23 tysiące kibiców i po prostu jak ja wyprzedził, wygrał tam ten bieg i też w ogóle nie słyszał swój motor. I z tego jest po prostu bardzo zadowolony z tego. I to, co my przejedziemy tam do Rybnika na pierwszą rundę, no, to dla mnie jeszcze lepiej, to będzie się cieszyć się z tego. Ja pamiętam, Grysza, miałeś kilka kapitalnych biegów w Częstochowie, kilkanaście, których byłeś na ostatniej pozycji, przychodziłeś na pierwszą, ale mnie najbardziej utkwił w pamięci mecz, na którym byłem, kiedy jechaliście z Gorzowem, w ostatnim biegu jechałeś sam, przeciwko tobie jechał Petersen i Tomasz Golop i wygrałeś i wygraliście jednym punktem spotkania. Tak, tak, tam był po prostu po bandzie przejechał, Niki przejechał po biegu i mechanika mój to... Дня не могло бы, он в ogóle не имеет голови, не имеет мозгу. Как там проехал, как там нашукал эту щечку, как там еще не было места, он проехал, неможливо, мовит. Рыбницы фани выбрали одно питание для тебя, которое могу тебе задать, а mianowicie такие, твой сын też jeździ на мотоцикле już, таким małym, mnóstwo zdjęć в mediach społecznościowych твоих. Ну и питанка есть такие, kiedy zacznie trenować w Rybniku na torze żużlowym? No, на razie не wiem, на razie... Przyjechali z motorem i z krosowym. Dzisiaj w Rybniku pojeżdżali, od rana pojechali na krosie, już trening przejechali. Waryny zaprosił nas przyjechać, tam pojeżdżali z małym, mały pojeżdżał, ja pojeżdżał na swoim motorze. Zadowolony, a jak no, na żużle, jak będzie chciał, to wtedy może wsiadzie i spróbuje. Jak, cały też żyje motorem i żyje motocyklami. I zawsze też jest energizer, można powiedzieć. Biedna twoja żona, bo ty jeździsz, jest dodatkowy stres. Jak on będzie jeszcze jeździł, to współczuję jej trochę. No nie, no ja nie mogę powiedzieć, że żona jakiś stres ma na zawodach albo coś. Nie, jak mały jeździ, no, na odwrotnie mówi, to dawaj, trzymaj monetkę, szybciej jeździ potrzeba. Mnie jest, jak to powiedzieć, to... Będzie stres, jak córka będzie chciała jeździć na motory. To, że ona bardzo też kocha motory i jak ją bierzesz, siadasz na motory, jeździsz z niej tam pomalu, ona bardzo zadowolona. Jak ją wyciągasz, to po prostu jest bardzo, bardzo mocno płacze i dalej chce. I z tego ja boję się, żeby córka nie chciała jeździć na motory. Ostatnie pytanko, odszedł, jak chodzi o drużynę, odszedł Adrians Jason, odszedł Rune Holta. W zamian mamy Tobiasza Musielaka i Fredrika Lindgrena. Czy uważasz, że siła zespołu została utrzymana? Nie, no siła, myślę, na pewno została utrzymana. Ja myślę, Musielak pojedzie, obudzi się na pewno, bo będzie wiedział, że będzie jechać
і всі заводи будуть робити пункти, і не будуть сидіти на лавці. Не будуть краще підготуватися, не буде стресів якихось, не буде, що потреба буде там на тренінгах вальчити з хлопаками, щоб до складу впаднути. І, ну, Лінгрен, Лінгрен дуже добре приїхав, і в гран-при приїхав добре, і в інших рундах, і в інших дружинах добре зробив пункти. Я думаю, що Тарас ще взиму попрацював ще венці, і я думаю, що не буде якихось проблем, що буде мені робити пунктів, це Андрій. Дякую. Дуже багато. Дякую.